Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii. I my znajdujemy się niebezpiecznie blisko właśnie poszukiwacza. A on chyba nie robi sobie zbyt dużo problemów z tego powodu. Jest wręcz ślepy, naprawdę. A ja po prostu nie chcę z nim rozmawiać, wiecie dlaczego chyba? Bo jeśli podejdziemy na zasięg właśnie rozmowy, to rozpocznie się dialog, który nie skończyłby się dla nas dobrze. Czy mi się wydaje, czy on zadaje obrażenia, a później jakby leczymy się? Nie wiem, nie obserwowałem do końca tego paska, ale tak dziwnie to wyglądało. Dobra. Nieźle. Ten sobie olał sprawę. Zbyt silny. Zbyt silny. Ale to dobrze, że nie ma tak łatwo teraz. Że jeszcze coś sprawia dla mnie problem. A te smocze zębacze są akurat jeden z takich problemów. Lecimy dalej. I to mi się właśnie podobało w Gothiku. Poziom trudno. Gdzie? Aha, potem. Dobra, to później sobie jeszcze zajmiemy się nim. Ale na razie idziemy do tego fortu, bo tutaj ponoć oni są. Że co? Ciekawe tylko, co oni tutaj robią. Czy coś jeszcze się tutaj znajduje? Sprawdźmy w środku. No nie ma. Sprawdźmy tutaj, może tu jaskinię. Kiedyś właśnie chcieliśmy sprawdzić tu jaskinię. Znaczy, no ja nie chciałem sprawdzić szczerze tu jaskinię, ale gdy właśnie byliśmy tutaj na początku gry, to odpuściłem sobie to zadanie. Z powodu takiego, że się bałem najzwyczajniej. Oczywiście zamknęły. Co to jest na ścianie? Czy coś takiego nie było przypadkiem w Gothiku 1 u tych pełzaczy? No i kolejny poziom. 22. To już coś znaczy. Pamiętam, że Gothika 3, gdy się kończyło, to nie był 22 poziom. Znaczy, w sumie ja nie kończę teraz gry, to oczywiście wiadomo. Ale wtedy ja potrafiłem wybić 50 poziom. Naprawdę. Ja w trójce bardzo eksplorowałem teren. Wszystko wręcz tam ogarniałem. Gothic trójka podało mi się. Pomimo, że to nie było to samo, to szczerze mi się podobał. Nie wiem, jestem takim dziwnym człowiekiem widocznie. Znaczy, może nie tak, żeby się podobał. Wolałbym, żeby był na silniku właśnie, żeby to był sequel do Gothica jedynki kolejny. Ale podobał mi się nawet. Mówiąc. Okej. To w sumie tutaj bryłki mamy. Które mogą nam się dosyć przydać. Dobra, walnijmy szybkiego śledzia. Tak szybko. Pada deszcz. Podoba mi się właśnie pogoda w tym Gothiku, że ona jest zróżnicowana, a nie, że cały czas jest tylko... Sielanka i słońce, nie? Tutaj jest ten system pogodowy, fajnie wygląda. Nie wiem, czy w jedynce mógł być deszcz. O, przeżyłem. Dobra, czy już wykonaliśmy to zadanie?
Wydaje mi się, że prawdopodobnie w następnym odcinku już udamy się w pogoni za zadaniem głównym. Albo coś takiego. Albo jeszcze w przyszłym. Nie wiem. Wcześniej czy później musiało. O! Nie musisz już się obawiać tych zakapturzonych postaci z gór. Załatwiłeś ich? Gratuluję. Coś mi się w nich nie podobało. Założę się, że mielibyśmy przez nich niezłe kłopoty. A wiecie, co na razie zrobimy? Na początku sobie dodajmy oczywiście zdolność używania broni dwuręcznej. Patrzcie, ile teraz musimy... To jest praktycznie 9000, nie? Sporo. Tylko, że w Gothicu Trójce dużo więcej się dostawało za zadania, tam zadania naprawdę dawały sporo. Mogę cię nauczyć walki każdą bronią. Tutaj 1000 to jest dużo, a tam 1000 to było praktycznie nic. Broń dwuręczna oczywiście nas interesuje. To naprawdę nie mój problem. Wróć! Zupełnie się z tobą zgadzam. Już jesteś. To mnie wcale nie dziwi. Prześpijmy się i udajmy się, wiecie gdzie? Poczarnego trolla. Nie wiem, czy to przed chwilą mówiłem. Możliwe. Nie, udajmy się poczarnego trolla. No i zawalczymy sobie. Być może mamy z nim szansę, być może nie. Ale przynajmniej spróbujmy. Przy okazji właśnie oczyścimy troszeczkę tych poszukiwaczy, którzy nas denerwują. I wiecie gdzie najpierw się udajmy? Do gospody Orlana. To jest cierwojady są. No, dawaj. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Czego tu nie znajdę. W ogóle wiecie ile mam mięs w tej grze? Surowych? 90. Naprawdę. Nożyjmy może kuszy. Nawet z tego udaje nam się ich pozabijać. Nie są dla nas żadnym zagrożeniem. Jak jeszcze pamiętam na początku trzeciego rozdziału, kiedy mieliśmy chyba jeszcze tą pikę bojową śmieszną, to takie ścierwojady troszeczkę nam biły, pamiętacie? To wtedy był jakiś tam przeciwnik jeszcze dla nas. Dobra, udajmy się ogólnie główną ścieżką i pozabijajmy kilku poszukiwaczy. Ta broń się buguje troszkę, znaczy słychać tak wokalnie, bo słyszycie ten dźwięk właśnie pioruna kilka razy. Nie wiem, o co z tym chodzi. Pamiętam, że jeden tutaj pilnował zbocza gór. Znaczy tego zbocza śmiesznego. O, dokładnie. Tutaj przy tym obozu bandytów. To znajduje się tutaj niedaleko. Czy ja nie mam bełtów? Nie, no. Nie mogę atakować. Zupełnie tą kuszą. Wreszcie dopiero. Nie wiem, co z tym chodzi, z tym głosem. Znaczy z tym dźwiękiem. Tutaj znajdujemy się przy farmach? O. Dobra, ale wracamy na ścieżkę naszą. Tutaj sobie użyjemy tego. Patrzcie, kupiliśmy 50 esencji, a zostaje nam 10 już. Wypiję może mutlowu i sprawdzę, co się stanie. Mamy mutlowu. Nic. Także no. No nie fajnie. Zmarnowaliśmy 30 sztuk złota.
A może jeszcze w tym odcinku właśnie ogarniemy sobie ten wątek główny, chociaż pamiętacie, tam był... Przychodziliśmy tam kiedyś i był tam kamienny krąg, gdzie właśnie było naprawdę sporo tych poszukiwaczy i wątpię, że miał szansę. W sumie tutaj jest jakiś... Może pójdziemy... Ta gra mnie rozwala. Dobra, wejdziemy sobie do środka. A oni już nie stanowią dla mnie praktycznie żadnego zagrożenia. Kamienne tablice. Sprawdźmy sobie, jakie oczywiście to są tablice. Życie, no fajnie. 30 plus 15 już nam się zwrócił właśnie ten miecz. Od kiedy jesteśmy tutaj? Orka nawet zabił. No nieźle. Misiostwór. Cieniostwór. Lecimy dalej. Czyli to jakiś błąd z deszczem jest, bo słyszycie ten dźwięk. Ja tutaj nic nie mogę poradzić. To nie jest nic ode mnie. Tylko to jest błąd gry, więc... To działa 5 minut, więc tego sobie użyjmy. Naprawdę nie wiem, o co tutaj może chodzić z tym dźwiękiem. Bo ten dźwięk właśnie taki zapętający się niby deszcz, to jest coś zbugowane, nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Ale to ma miejsce tylko i wyłącznie, gdy jesteśmy właśnie na powierzchni. Wiecie co, może ja sobie przerwę nagrywanie i spróbuję wyłączyć i włączyć grę jeszcze raz, może to pomoże. Okej, pomogło. O dziwo. Straciłem co prawda miksturę szybkości, musiałem wypić drugą chwilę temu. Ale czego, to się nie robi dla widzów. Myślałem już, że się zbugowałem. Bo dźwięk deszczu akurat fajny jest w tej grze. I lecimy właśnie... Wow, kruki. No tutaj są te piramidy właśnie, które... które symbolizował właśnie Jarkendar. Okej, ktoś tutaj umarł. Sprawdźmy. Martwy nowicjusz. A zapewne w pogoni za tymi poszukiwaczami. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. Z łatwością teraz przychodzi nam zabijanie takich ścierwojadów. Kolejny nowicjusz. Tam jest jakaś jaskinia, widzicie? Zaraz może tam pójdziemy, tylko najpierw zajmijmy się tupielcami. na raz. Nieźle. Szczury. Chwila, broni nie mogę wyciągnąć. Chrząszcze.
Może mnie nie zjedzą. Dobra, odpalę sobie może czar światła, żebyście coś widzieli tutaj. Myślę, że to jest dobre. Chociaż mogę sobie się uleczyć. Ale może na razie nie będę tego używał. Będą lepsze raczej momenty. Tych pochodni starałem się troszeczkę ogarnąć, ale... No dobra, nie starałem się, nie będę kłamał. Ale zrobię to. Może w Korinis będzie coś, bo w Arkandarze sami widzieliście, tam nic nie było. Lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lol. Lol. Jakieś lepsze kusze można ogarnąć, bo sprawdzę, ile ta aktualna moja wymaga. 60, no. Tu można coś załatwić. Gobliny, no nie są jakimiś przeciwnikami dla mnie. Nawet tych na hita zdejmuję, to jest już pogrom po prostu. Dobrze, że tamte zadania, właśnie te łatwiejsze z pierwszego rozdziału i troszeczkę z trzeciego, robiłem sobie wcześniej. Bo teraz to byłaby wręcz strata czasu. Niczego tu nie znajdę. Chwila, jakąś tam tabliczkę chyba ogarnęliśmy sobie. Kuszników. No, przyda się, na pewno. Na pewno się przyda. Złoto nie zaszkodzi. Kolejne złoto. No też nie zaszkodzi. 5000 praktycznie mamy. Więc możemy sobie kupić praktycznie co chcemy. Ciekawe, kiedy będę mógł sobie ogarnąć lepsze pancerze właśnie. Lepsze pancerze łowcy smoków. Bo są także inne, dwa inne, średni i ciężki. Aktualnie posiadam lekki, który tak wizualnie prezentuje się chyba najlepiej. Bo tamte będą posiadały hełm, tak już zaspoileruję. Może mi nie zabijecie za to, za ten spoiler. Dobra. Aha, tutaj jest czarny troll. Nie wiem, czy mam z nim szansę, szczerze. Naprawdę nie wiem, czy mam z nim szansę. Ale uleczmy się do pełna i spróbujmy. Wypijmy może sobie szybkiego śledzia, bo tutaj nasza mobilność może być troszeczkę dosyć ważna. Wy to widzicie? Dwa strzały i mnie nie ma. Jak ja mam to zabić? Nie ma szans. Nie, nie, no, aktualnie nie. Ja bym potrzebował jakichś naprawdę silnych czarów. Nawet... nawet nie wiem jakich. Ha, strach? Nie wiem. Sprawdźmy, jak piorą kulisty. Chcę sobie potestować troszeczkę speli. Uważam, że tutaj coś takiego jak deszcz ognia chyba by wchodziło tylko w grę. No to naprawdę, naprawdę dobry czar. Super. Dajmy sobie spokój na razie. I idźmy po prostu tutaj w stronę tego mostu. Może coś tam będzie ciekawego. Nieunikniony. Ta kusza nawet pomaga mi. Mogę zabijać tam jakieś pomniejsze stworki. Ale głównie służy dla poszukiwacza, żeby mnie nie dopadli. Jakaś jaskinia. Tak coś czułem, że tutaj coś będzie. Wiecie co, nie wiem, czy tutaj właśnie nie był... Czy tutaj nie było miejsca, gdzie mogliśmy zostać magiem ognia. Tutaj nie była próba ognia tak zwana.
Wydaje mi się, że właśnie tak. Ale możemy sobie ten kuferek... Aha, nie otworzymy. No to nie otworzymy. Skórzany mieszek. No i tablica. Niczego tu nie znajdę. Lecimy dalej. Życia. No, fajna sprawa. Tego życia mamy naprawdę sporo. Tak to byśmy mieli 500 ponad, gdybyśmy nie ogarnęli sobie tego szponu. Bo ten szpon chyba nawet nie wymaga żadnej siły, tak mi się wydaje. Albo 10 jest to. Więc fajnie. On jakby aktualnie się... Ja nie musiałem nawet mówić, że ja użyłem broni dwuręcznej, tylko on sam jakby przypisał się do tego. Mamy w ogóle 70% naszej umiejętności korzystania z broni dwuręcznej. Dobra, wypijmy kolejny i udajmy się właśnie wokół tego monolitu, czy jak to mogę nazywać, tego kamiennego kręgu, gdzie widzieliśmy poszukiwaczy już dawno temu w sumie. Pałka bojowa. Pamiętacie na początku gry, jak się wszystko zbierało? Teraz to nie potrzebujemy praktycznie niczego. Może z tobą porozmawiamy? A nie. To jesteś jakimś myśliwym. Witam panów. Nie mówię ci przecież nic nowego. I jak widzicie, tam prześwituje właśnie światło przez te korony drzew, więc wydaje mi się, że tutaj skończę ten odcinek. W następnym odcinku ogarniemy sobie, mam nadzieję, tych poszukiwaczy i poszukamy właśnie tego złodzieja z klasztoru. I to będzie właśnie jeden z zadań głównych. Jest to jedno z zadań głównych, więc dzięki za oglądanie i cześć.